Po przegranej Brazylii z Urugwajem, niedaleko Europy, a w sumie prawie że w środku niej, niedaleko środka Europy, wybucha kolejny konflikt. Iran wypowiada wojnę Turcji. Iran wysłał wszystkie swoje wojska, jakie tylko miał, czyli inne granice zostały jakby bez obrony i jego terytoria tak samo. Iran, jak to Iran, no. Ma duży potencjał militarny, ale Turcja się go nie bała i ich wygnała, Irańczyków. Iran, no, jakoś se radził. To była jakby walka równo-równo, bo nieraz nie liczy się ilość sprzętu, tylko jakość. A nieraz jakość, a nie ilość. Więc chyba to samo powiedziałem, nie wiem. No, nieważne. Turcja jak na tą chwilę powoli przegrywa, ale po krótkiej chwili doszła z Iranem do zgody, że ta wojna nie ma sensu. Bo jednak ludność irańska i Turcja robiły protesty między tą wojną. Bo po co wojna, po co się mordować bez powodu? No to zaprzestali wojny. Turcja podpisała sojusz z Syrią na wypadek agresji Iranu. I po krótkiej chwili Iran postanowił zaatakować Syrię, nie wiedząc, że Syria ma sojusz z Turcją, gdzie Turcja miała wyczerpane wojsko, a Syria miała jakby takie jeszcze świeże, nie po wojnie, to Turcja nie mogła jakby za bardzo pomóc Syrii. Więc co mogli zrobić? Siedzieć w kącie i przegrywać. Syria zblokowała Turcję, a nie chce dawać jakby dostępu militarnego dla Turcji. Dlatego wojska tureckie nie mogły za bardzo działać. Ta wojna trwa już któryś tam miesiąc, a Syria i Turcja mocno oberwały. Syria może najmniej, ale Turcja najwięcej. Irak przejmuje trochę Turcji i trochę Syrii. Co się wydarzy dalej, ja nie decyduję, tylko wy, moi widzowie. Wy macie jakby pełny dostęp do tego, może nie pełny dostęp, ale to wy decydujecie, co się stanie. Ja nie decyduję, tylko wy możecie decydować, więc co ma się zdarzyć dalej, ja nie wiem, wypiszcie. Żegnam.